Cześć skarby, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, jestem na Helu. Przyjechaliśmy tutaj na kilka dni, żeby sobie odpocząć. Przyjechaliśmy tutaj do Roberta. Jest jeszcze Zola, więc mamy naprawdę fajną ekipę. Poleciliśmy samolotem, ponieważ stwierdziliśmy, że jedziemy tutaj dosłownie na kilka dni, więc nie chcemy tracić czasu na dojazd. O, pociąg. Słuchajcie, w ogóle śpimy w przyczepie, jesteśmy na polu kempingowym, na solarze. Jest naprawdę cudownie, jest mega fajny klimat, piękna pogoda. Wczoraj mieliśmy taki fajny, chillowy dzionek w gronie przyjaciół. Praktycznie w ogóle nie korzystałam z telefonu. Powiem wam, że zrobiłam sobie taki dzień przerwy od Instagrama i to było naprawdę fajne. Dlatego też wczoraj nic nie nagrywałam, ale dzisiaj już nagrywam i spędzacie dzień ze mną. Za chwileczkę jedziemy z dziewczynami coś zjeść na obiad. Przejdziemy się pewnie na krótki spacer, a potem planujemy pojechać do Jastarni, ponieważ ja uwielbiam Jastarnię. To jest w ogóle takie miejsce, do którego jeździłam. Od zawsze jeżdżę do Jastarni w ogóle. Jak polskie morze, to tylko Jastarnia. Dlatego też stwierdziłam, że no nie mogę tu być. Dzień dobry. Dobry. Podwieziesz nas do Jastarni? Tak, podrzucę. Tak? No. Dobra, mogę tylko potrzebuję... Z nami chcecie jechać. A gdzie wy jedziecie? Dobra, to ja zaraz przychodzę. Ja uwielbiam Jastarnię. Nie mogę tutaj być i tam nie pojechać. Dzisiaj panowie spędzają czas razem, a dziewczyny spędzają czas oddzielnie. Trochę się dzisiaj podzieliliśmy, ale wczoraj spędziliśmy wszyscy razem cały dzień, ale jest ekstra. Idziemy na obiadek. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Let me out first. Can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Dzisiaj na moim filmie są sami wasi ulubieńcy. Proszę bardzo. I Zolcia. A ty jesteś taki wysoki, że muszę tak trzymać kamerę, żebyś się łapał w obraz. Zobacz. Ty mogła nagrywać, jak wszyscy tacy świeżutcy byli wczoraj. Oj, dobra, jesteśmy nadal piękni. Jedziemy do Jastarni. Właśnie czekają na lody i stwierdziłyśmy, że dzisiaj jemy lody i idziemy na molo, a potem usiądziemy sobie na szybką kawkę. Super jest tu wrócić, naprawdę. Mamy taki sentyment do tego miejsca. Max się cieszy, że jednak chociaż na chwilę tutaj przyjechaliśmy. Wróciłyśmy właśnie z Jastarni i stwierdziłyśmy, że miałyśmy takie typowe dla każdego Polaka 2 godziny w Jastarni. Lody, molo, goferka brakowało. A teraz już jesteśmy z powrotem na naszym kempingu i idziemy obejrzeć zachód słońca, który już właściwie był. Ale... Jesteśmy trochę spóźnione, jest ładne niebo. Tak, po prostu nie byłybyśmy same, gdybyśmy się nie spóźniły na ten zachód słońca, ale jest ładne niebo, idziemy sobie jeszcze chwilę posiedzieć. No i tak. O Jezu, wzięłam czyjeś okulary. Jesteśmy dzisiaj strasznie nieogarnięte wszystkie w ogóle, co? Czy to są Jurija. A, no dobra. A to muszę zobaczyć. Porządne, dobrze. Pokażcie. Nie bardzo, ale... Trochę są na ciebie za duże. Właśnie mówiłam wcześniej o tym, że jestem w ogóle pierwszy raz na kempingu i pierwszy raz śpię w przyczepie i że mi się bardzo podoba. Jest taki super klimat, co? O Boże. Ale jestem i tak zdumiona, że dużo osób zgadło, że lecimy do Gdańska. Chociaż przeważały tutaj Włochy. Ale pięknie jest. Czyli musicie nam wybaczyć, mamy kempingowy look. Cebulka na głowę, bluza, dresy. O Boże, jak pięknie. Tak się cieszę, że tu przyjechaliśmy, naprawdę. I cieszę się też bardzo, że tutaj mogliśmy być w takiej ekipie i spędzić fajny czas z przyjaciółmi. Jeszcze poznaliśmy tutaj nowe osoby, które też były super, co? Właśnie, i dajcie mi znać, czy wy wolicie morze, czy wolicie góry i czy lubicie kempingi. Bo ja odkryłam teraz, że uwielbiam, naprawdę. Leci. To było ujęcie z
gondoli a la z drona. Wiecie, że lot, dron wystartował. A zobaczcie tutaj. Fidziu! Piękny ty! Piękny jesteś! Jak ci się podoba, kochany? Fajnie tu jest, co? Fidziu jest taki szczęśliwy, ma tu tyle nowych kolegów, koleżanek. Del poznał też takiego pięknego pudelka, co? Pudelka takiego szarego. No blisko poszliśmy, zobacz jaki jest ładny widok. No to jest, wiesz, jedyne takie miejsce, nigdzie można pójść. Na molo. Te przebitki. To niebo wam się podobało, to koniecznie zostawcie subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. My idziemy sobie... idziemy sobie pochillować. Ewcia, jak ci się podoba Hel? Jest przecudownie. Ja chcę już, żebyśmy tu wróciły, tylko z Martyną. Pojedziemy tak razem wszystkie? Jezu! Uiściłaś opłatę? Nie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Dajcie koniecznie znać, czy taki odcinek wyjazdowy, to jest mój pierwszy vlog wyjazdowy. Dajcie znać, czy podobał wam się mój pierwszy vlog wyjazdowy. I widzimy się oczywiście już w niedzielę. I życzę wam cudownego wieczoru. Buziaki. A tak w ogóle to właśnie uświadomiłam sobie, że na tym vlogu nie było Jurija. To jakbyście mieli jakieś wątpliwości, wszystko jest w porządku. Po prostu się rozdzieliliśmy, ja dzisiaj spędzałam czas z dziewczynami, Juri był z facetami, a teraz śpi, bo trochę się dzisiaj kiepsko czuję, ale wszystko jest okej. Okay. Chciałam tak sprostować, bo tak sobie myślę, kurde, nie było go w ogóle. Dobra, żegnamy się z moimi widzami. Wszyscy mówicie pa pa. Pa pa. Yeah. Akurat mi jajka widzą. Dziwnie wy... Jest już kolejny dzień, ale stwierdziłam, że tak nie może być, że Juria nie była na moim vlogu. Właśnie pogratulować 50 tysięcy. Właśnie i z tego miejsca... Jeszcze nie ma, jeszcze w tym... Ale zaraz będą. Jak to nagrywamy, już brakuje 40 osób. My korzystamy z ostatnich chwil jeszcze tutaj. Przyjechaliśmy do Kuźnicy na śniadanie jeszcze. Przyszliśmy sobie nad zatokę. 35 osób. 35 osób do 40 tysięcy. 50 tysięcy. Boże, co ja gadam faktycznie. 40, kiedy to było? Oh. Kochani, jak ci się podobał nasz wyjazd? Bardzo mi się podobał i musimy częściej wyjeżdżać tutaj. A ci w ogóle, wiesz, najważniejsze z kim? Nieważne, tak, gdzie, ja wam w ogóle chcę powiedzieć, że ja się tak cieszę, że mam tak super przyjaciół i że w ogóle otaczam się takimi fajnymi ludźmi. To, to jest super, bo się to bardzo docenia w takich momentach, tak co? Jest, tak. Naprawdę fajnie spędziliśmy. Nie wiadomo, czy nas słychać w ogóle, więc musimy pewnie mówić głośniej, ale gadamy. Trudno, ja chciałam, żebyś był na vlogu. Jestem na vlogu! Ja wam powiem, że jak tu przyjeżdżałam, to miałam tak zły humor. Strasznie byłam zła. Bo się pokłóciliśmy. Bo się pokłóciliśmy w nocy, no. Już tam pisaliście coś pod Juria filmami, że ja rozkapryszona, no trudno. Pokłóciliśmy się przeokrutnie. I po prostu byłam tak wściekła, jak tutaj przyjechałam. W ogóle mi się tu nie chciało jechać. Byłam taka zła. Już mówiłam Juriowi, żeby sobie sam tutaj leciał. Ale wiadomo, że mi przeszło od razu. A czy, kochanie, ja już się przyzwyczaiłem. Ty zawsze nagrywasz vlogi, jak ja jestem zła. Nie, myszku, po prostu ja się przyzwyczaiłem, że ty zawsze się kłócimy, kiedy wyjeżdżamy. No. Zawsze się kłócimy. Musimy się pokłócić, żeby później dostać. Tak, tak, dokładnie. No. To jest super. Oj. Zawsze. Dobra, teraz się naprawdę z wami żegnam. Teraz już wieje. Całuję. Buziaki. Słuchajcie, już chyba będę się z wami żegnać podczas tego vloga trzeci raz, ale stało się coś, na co czekaliśmy. Juria wybiło 50 tysięcy subskrypcji na YouTube, brawo! Piotka! I z tej okazji zatrzymaliśmy się na stacji i kupiliśmy prosecco i zrobimy takie symboliczne świętowanie. Zaraz dawaj za winkiem, no. Bardzo chaotyczny znowu jest mój vlog, obiecuję poprawę, nie obrażajcie się na mnie i nie krzyczcie. A to jest wyjazdowy! A to jest vlog wyjazdowy, a poza tym to przynajmniej jest naturalnie, wszystko nic nie jest wyreżyserowane. To będzie film z okazji 50 tysięcy. Nie wiem, co to będzie. Ej, ale wiecie co? W takiej okolicy to... Nie ma co, to jest właśnie... To jest prawdziwy... To jest życie! To jest tak, dokładnie, to jest prawdziwy vlog, tutaj nie udajemy. Tylko nie chlap na mnie, Juri. Jezu! Gratulacje! 50 tysięcy, jak to się mówi? 50 tysięcy! 50 tysięcy! Ha ha ha!
Tak jest. Jest, idę jeszcze tylko umyć ręce i lecimy. Gratulacja. I teraz gratulacja. Lecimy. Gratulacja. Nie zdążyłem Julianu pogratulować, no ale to gratuluję. Słuchajcie, nie ma ściemy, jak to Juri mówi, bo zobaczcie, gdzie nas to wszystko dorwało. Nasz powiedział, nie ma takiej opcji, świętujemy, więc jest git. A teraz ja się już naprawdę z wami żegnam. Chyba, że jeszcze coś się stanie po drodze. Nie ważne, z kim. Tak jest. Gratulacje, to jest vlog złotych myśli. Dobra, buziaki.